popularnej piosenkarki przeżywa prawdziwy dramat, dziadek wokalistki zmarł pod szpitalem. Placówka przez 3 godziny nie chciała udzielić mu pomocy. Polskiej piosenkarki przechodzi niewyobrażalną tragedię, dziadek kobiety zmarł pod szpitalem, mężczyzna czekał na ratunek przez 3 godziny. To był prawdziwy koszmar, placówka odmówiła mu pomocy z powodu sytuacji związanej z pandemią. Piosenkarki jest w żałobie. Dziadek wokalistki zmarł pod szpitalem. Wokalistka przekazała wiadomości o tragedii za pomocą mediów społecznościowych. Kasia Moś opublikowała na swoim Facebooku niezwykle poruszający wpis o śmierci swojego dziadka. Mężczyzna zmarł pod szpitalem, czekając w karetce na pomoc. Placówka odmawiała przyjęcia seniora z powodu trudnej sytuacji, wywołanej pandemią. Kasia Moś to finalistka 3. edycji polsatowskiego show Must Be The Music. Wokalistka w 2017 roku reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Za pomocą swojego Facebooka podziękowała wszystkim, którzy okazali jej dziadkowi serce w ostatnich chwilach jego życia. Gdy umiera dobry człowiek, to los zsyła mu anioły. Pragnę z całego serca podziękować pani ratownik medycznej. Dziękuję za walkę o zdrowie mojego dziadka, jakby to był członek pani rodziny, jakby to był pani dziadek. Pani Barbara 3 godziny czekała z nim w karetce pod szpitalem, bo ten, w związku z panującą sytuacją nie chciał go przyjąć. Dzwoniła do nas, abyśmy się nie martwili, mówiąc dziadkowi, że go kochamy i że jesteśmy zdrowi. Serce pani Barbary, jej przemiły głos pozostanie z nami już na zawsze. Dla dziadka musiał to być głos ukojenia, głos, który podtrzymywał go na duchu, napisała Kasia Moś. Kasia Moś podziękowała za wsparcie. Piosenkarka podziękowała również pracownikom hospicjum, którzy z poświęceniem opiekowali się starszym mężczyzną. Oraz wszystkim, którzy okazali mu oraz jej rodzinie wsparcie w ostatnich dniach. W dobie, gdy ludzie są dla siebie raczej, delikatnie rzecz ujmując, nieprzychylni, my zetknęliśmy się z takim dobrem i to nie jeden raz. Ostatnie parę dni było dla nas koszmarem, ale dzięki wam przeżyliśmy to jakoś, wyznała. Pod wzruszającym wpisem popularnej piosenkarki pojawiło się wiele wspierających komentarzy od fanów. Internauci włączyli się również w podziękowania dla osób, które zajmowały się dziadkiem gwiazdy do ostatnich chwil. Pani Kasiu, wyrazy współczucia z powodu śmierci dziadka. Słowa uznania, które opisują opiekunów aniołów, są naprawdę poruszające i dające nadzieję, że człowieczeństwo jest gdzieś stawiane na pierwszym miejscu, napisała jedna z użytkowniczek sieci. Kasiu, wyrazy współczucia. Widać, że dobrze ludzie istnieją. Chwała im za to, dodał kolejny internauta.